Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale i w końcu przyszła pora i czas, żeby mieć możliwość zagrania kijanków w Brawl Stars. Tak, dobrze słyszycie, więc oglądajcie koniecznie odcinek do końca, bo to, co dla was dzisiaj przygotowałam, to wam się chyba po nocach nawet nie śniło. Mam tyle kredytów, że nawet mi się chyba zostanie po odblokowaniu Willow. Więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał, bo tak niewiele brakuje nam do 10 tysięcy subskrypcji. A my, jak widzicie, może nie w to miejsce, nie w karnet, wchodzimy w poprzedni sezon i patrzcie, ile ja mam tutaj w ogóle kredytów. I odblokujemy sobie właśnie tą oto zadymiarę, tak więc, moi drodzy, nie będziemy przedłużać, na początku zagramy sobie wyzwanie, ponieważ tutaj również mamy kilka kredytów, no i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, że pierwszą gierkę po prostu ogólnie wygramy, no a resztę nie będę wam przedłużać, po prostu skipniemy. No i odbierzemy sobie tylko i wyłącznie 300 kredytów, które są nam potrzebne do odblokowania Willow i zobaczymy w ogóle, czy uda nam się tą Willow dzisiaj odblokować i czy będzie możliwość zagrania, ponieważ słyszałam, że pojawiają się dziwne bugi z tą zadymiarą, tak więc oglądajcie odcinek do końca, żeby zobaczyć, czy mi ogólnie coś się ciekawego przytrafi. Ale na początku skupmy się na graniu i zobaczymy, czy uda nam się wygrać, bo na razie idzie nam naprawdę dobrze. Patrzcie, jak my rozwalamy ten save, widzowie, wow, mamy prawie 50%, ale kurde, nie ta rzuciła miśka, widzowie. O kurde, to może źle się skończyć, widzowie, i za chwilę też możemy wyrównać. No kurde, naszym sejfem zrównaliśmy z naszymi oponentami, musimy się jednak postarać, bo może jednak to się bardzo źle skończyć. No i możemy jednak przegrać, ale mamy jeszcze 1,5 minuty do końca, więc to jednak, widzowie, o niczym nie świadczy, bo może być to nawet koniec w ciągu kilku sekund, tak więc oglądajcie i zobaczcie, czy mi się uda w ogóle to wyzwanie wygrać, no bo ogólnie wcześniej, jak była ograniczona liczba żyć, to mogliśmy grać sobie z jakimś dowolnym, dobranym składem. Tak teraz, jak mamy nieograniczoną liczbę żyć, no to możemy grać tylko i wyłącznie z randomami. Patrzcie, jak oni nas robią, widzowie. Nie, no mój skład to się nadaje tylko i wyłącznie do kopania dziur koparką. I nawet do tego w sumie nie dałbym im koparki. Tak jak oni tutaj w ogóle pracują, to oni się do niczego nie nadają, widzowie. Nie mówcie, że my w tym momencie mamy ostatnie procenty na naszym sejfie. No i niestety tych procentów nie uda nam się utrzymać, aczkolwiek zostało nam się 12. Ale oni chyba raczej nie wezmą się do roboty. Dobra, więc sobie zwalniam ich. Ale mam nadzieję, że was nie zwolnię i już zostawiliście łapę w górę, żeby po prostu kolejna runda poszła nam lepiej. No i jak widzicie, oczywiście poszło nam wyjątkowo lepiej. Niestety, albo stety wam ją skipnęłam. Mamy pierwsze 100 kredytów do naszej Willow i właśnie o to nam chodziło. Tak więc pyk, odbieram sobie i jest 100 na 1900. Ale moi drodzy, lecimy szybko. Kolejną gierę, no i pyk, ostatnie 4 sekundy, znaczy 4% i kolejna giera jest wygrana, wow, ale my lecimy teraz z tym, powiem wam szczerze, ale spokojnie, nie grałam tego za pierwszym razem, to po prostu są najlepsze momenty, które po prostu nam się przydarzyły, no i dzięki którym też wygraliśmy to wyzwanie, no bo powiem wam szczerze, że niektórych mapek to nie zagrałam raz, tylko kilka razy, bo niestety z tymi randomami nie jest to realne, żeby wykonać to od razu. Ogólnie dajcie znać, jak wy szybko po prostu zrobiliście i ukończyliście to wyzwanie. No i dobra, mamy kolejne kredyty, widzowie, zostały nam się tylko i wyłącznie ostatnie w tym wyzwaniu, bo nie ostatnie, które aktualnie posiadam, bo mam nie dość, że w karnecie to jeszcze w Alei Pucharu i w poprzednim sezonie, więc powiem wam szczerze, że nie może mi i dzisiaj zabraknąć i niedługo też będziemy odblokować mojego ostatniego zadymiarza na koncie, którym jest RT, więc warto subskrybować, żeby tego nie przegapić, a ponadto jeżeli wytrwaliście do tego momentu, dajcie znać, czy wy już macie odblokowaną Willow. Dobra, moi drodzy, mamy już też nowy spray, który być może sobie później wykorzystamy, o ile nie zapomnę, bo teraz skupiamy się na odblokowaniu Willow. No i dobra, widzowie, teraz odbieramy wszystkie nagrody z poprzedniego sezonu, żeby mi one nie przepadły, no bo jak one mi przepadną, to będzie mi naprawdę przykro, ale zanim jednak to zrobimy, to ulepszmy sobie jakiegoś zadymiarza, żeby stracić punktów mocy trochę, no bo niestety w takim przypadku dostaniemy tylko i wyłącznie coina i powiem wam szczerze, że zastanawiam kogo się ulepszyć, ale chyba wybiorę Groma, gdzie jest ten Grom tutaj. I on ostatnio jest naprawdę mocnym zadymiarzem. Ogólnie sami trollerzy do tej pory według mnie byli słabi, tak teraz ostatnio jakoś się do nich przekonowuje. I właśnie Willow też jest trollerem, więc zobaczymy, jak mi się będzie nie ugrało. Bo powiem wam szczerze, że niby na początku taki Grom wydawał się mega słaby, no to teraz aktualnie jest chyba jednym z najmocniejszych trollerów, tak mi się wydaje. Dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. A my, jak widzicie, jesteśmy już w połowie, prawie że w połowie, bo trochę nam brakuje. No dobra, teraz już jesteśmy w połowie. Mamy pierwszy 1000, ale lecimy dalej, szybko odbieramy. Ej, co będzie, jak my z, po prostu z poprzedniego sezonu odblokujemy Willow?
Ej, cały karnet mi nie mówcie, że będzie po prostu zalegał z aktualnego sezonu. No ale dobra, ulepszmy sobie kolejnego zadymiarza, bo znowu nazbieraliśmy tych punktów mocy. I wow, trochę tutaj też zadymiarzy na moim koncie polepszam. I teraz wybiorę sobie Karla. Postaram się go po prostu jeszcze raz odnowić na prawie, że 600 pucharów, bo no niestety jakimś dziwnym trafem z niego spadłam. Ale mam nadzieję, że to się uda naprawić bardzo szybko. No i lecimy, widzowie. Pyk, mamy 1450, wow, coraz bliżej, widzowie. I niestety mamy tutaj też aleję pucharów, ale może jednak odbiorę te z karnetu, no bo wiecie, tamte z alei, no to mogą sobie czekać, a te mogą mi przepaść w następnym sezonie, pyk. Mamy 1600, uwaga, ile jeszcze będziemy musieli tego potrzebować? Dobra, jeszcze raz, chyba jeszcze dwa razy, uwaga, pyk. No i mamy to, widzowie, ostatnie kredyty, pyk 95, no i superancko, mamy Willow na naszym koncie, Willow mistrz kontroli, uroczy, może przerażający, bez wątpienia, kontrolujący na maksa, wow, powiem wam szczerze, że ten zazimiarz może być naprawdę mocny, no ale teraz uwaga, zobaczymy, czy nim będziemy mogli zagrać, o, jeszcze 50 kredytów do światowej sławy, no dobra, uwaga, widzowie, no nie, żartujecie sobie, wydałam 1900 kredytów, żeby nie móc teraz zagrać tym zadymiarzem. Nie, no to są, widzowie, jakieś żarty, co tu się dzieje? Ej, nie mówcie, że ja straciłam teraz 1900 kredytów i nie dostanę tej mitycznej zadymiary, no what? Co tu się odwala, widzowie? Nie, no żartujecie sobie, dobra. Aktualnie znajdujemy się po ponad 5 godzinach przerwy, no i w końcu mam... Willow, widzowie, w końcu mogę sobie nią zagrać, więc od razu sobie ulepszamy na poziom 9 i na razie się na 9 wydaje mi się, że zatrzymamy, a tylko dlatego, żeby też aktualnie zakupić gadżet i star power. No dobra, co my tu mamy? Następna klątwa latarni Willow zadaje dodatkowo 500 obrażeń, a całe obrażenia są zadawane natychmiast. O kurde, no to nieźle, nieźle, powiem wam szczerze, że tym gadżetem będzie można do końca wykańczać innych oponentów. No i klątwa latarni zmniejsza także szybko przyładowanie dotkniętych zadymiarzy. O, to też może być dosyć mocne, ale zobaczymy to za chwilę na mapie, jak po prostu sobie tym zadymiarzem zagramy i zobaczymy, czy naprawdę jest on taki mocny, jak ja na początku uważałam, czy też nietypowo będzie mega średni. Mapkę mamy nawet całkiem dobrą pod truherów, więc okej. Okay. Ej, to jest dosyć dziwne, że mało osób ma Willow, prawie że nikt nie ma Willow. A myślałam, że tutaj będzie naprawdę kilku zadymiarzy, jak nie 10 po prostu na mapie, którzy właśnie będą grali Willow. No ale niestety tak nie ma, jestem sama, już jeden ziomek został porobiony i to być nie może, no drugi, no weźcie przestańcie, ja ich muszę tutaj porobić i fajnie by było kogoś porobić, żeby po prostu wejść mu do głowy. No dobra, widzę, że tutaj jest pierwszy stew i powiem wam szczerze, że nie jest dosyć łatwo grać tym zadymiarzem, mimo że jest to thrower i ja już tyloma throwerami w ciągu życia swojego grałam, że powinno pójść całkiem git, ale niestety wykańczanie zadymiarzy jest dosyć ciężkie tą zadymiarą. Jestem ciekawa, jak będzie w ogóle działał jej ult, bo to będzie dopiero coś mocnego i ciekawego i zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra, widzę, że tutaj mamy... O kurde, nie, 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 za blisko podeszłam, czy to będzie mój koniec, widzowie? Nie, nie mówcie, że to będzie mój koniec. Dobra, jestem nim tutaj i po prostu mogę sterować. Zobaczymy, jak długo... Ej, mega krótko to działa. Myślałam, że będzie to dłużej, no i niestety dostaję stuna, no i padam. Ajajaj. Ale powiem wam szczerze, że jestem w szoku, jak krótko działa ten ult. Jestem ciekawa, jak on będzie działał, na przykład jeżeli będę chciała kimś wejść po prostu do burzy. Postaram się to dzisiaj sprawdzić, ale wątpię, że będziemy aż tak blisko burzy, żeby po prostu udało nam się do niej wejść. No bo powiem wam szczerze, że jak tak krótko ten ult działa, no to burza musi być albo mega, mega już duża, aż do środka mapy, albo niestety musimy być blisko tej burzy. Jednak zanim będziemy się tym wszystkim przejmować, to po prostu zagrajmy sobie drugą grę i zobaczymy, jak to razowo wyjdzie. Mamy teraz na samym początku Nitę. I proszę, dajcie mi po prostu siebie porobić, bo ja chcę sprawdzić najnowszą zadymiarę. A dobra, jest, udało nam się. Nice, już myślałam, że ona mnie za chwilę porobi, bo podeszło naprawdę blisko. Zostało się trzech zadymiarzy. No i zobaczymy, jak to się teraz potoczy. Wydaje mi się, że na razie na solo gra się całkiem dobrze, bo mapa jest spoko, nie? Zobaczymy, jak będzie to na innych mapach w przyszłości, więc być może dam wam recenzję w innych odcinkach. No ale na początku na tej mapie gra się całkiem dobrze. Dobra, mamy, widzowie, kiełka. Jestem teraz po prostu w jego, no niestety, bardzo krótko to działa i nie jestem w stanie po prostu określić, jak dobry po prostu jest ten ult kontrolowania, wiecie. No, ciężko mi to naprawdę sprawić, ale fajnie by było, wiecie, albo kogoś porobić wchodząc do burzy, albo po prostu przy pomocy kogoś porobić innego zadymiarza. Mam nadzieję, że mi się uda to dzisiaj osiągnąć, żeby było dosyć
jeszcze bardziej ciekawy niż do tej pory jest, bo i tak mieliśmy Willow zablokowane, no to już powstały kurde jakieś emocje, wiecie, no, prawie straciłam 1900 kredytów, nie? Tak być nie może. Dobra, widzę, że mamy też całkiem fajną misję, bo musimy wykonać 1000 żetonów, to my dostaniemy za wykonanie 15 winków. No i tutaj mamy też knockout, całkiem fajną mapę, więc musimy sprawdzić sobie tutaj, jak ten zadymiarz się sprawdzi. W ogóle jestem ciekawa, jak ta Willow będzie sprawdzała się na trójkach, no bo na solo całkiem git sobie radzi, ale trzeba być naprawdę ostrożnym. No dobra, nice, porobiony jest ten ziomal, myślałam, że już padnie. Nie, padłam, widzowie. No proszę, no weź tego, porób tego dziada, no co ty robisz, widzowie, on jeszcze padnie, co? Nie, no nie wytrzymam, nie wytrzymam. Jak on mógł zginąć? Przecież on mógł się schować za ścianę i go porobić za ścianę. No to jest thrower, widzowie, co? Co? Ja nie wiem. Nie, no dobra, postarajmy się wykreować tą grę, bo ja, widzowie, za chwilę jakiegoś zawału dostanę. Nie, no proszę, no co wy odwalacie? Ja nie wiem, widzowie, co moi teammate'ci dzisiaj w ogóle odwalają? Ja nie mam pojęcia. Ale jestem w totalnym szoku, co tu się dzieje. Dobra, zostałam jeden na jednego. No i wydaje mi się, że po prostu ja postaram się wykończyć tego 8-bita. No bo to by było dziwne, gdybym ja po prostu za ściany go nie porobiła. Aczkolwiek on mi w tym momencie ucieka. Ej, no nie mówcie, że ja go za chwilę nie porobię. Dobra, nice, pada. Widzowie, została się tylko i wyłącznie jedna runda. Więc ktoś łapy nie zostawił. Przypominam, żeście zostawili. Trzymajcie za mnie kciuki. Bo to, co odwalają dzisiaj moi teammate'ci, to... Nie, no szartujecie sobie kolejny... Nie, teraz zostały się dwie osoby na jedną i może być naprawdę ciężko. Dobra, wchodzę. Ajajaj, chciałam go trochę przekontrolować, no ale niestety się nie udało. Ale wychodzimy na zero i sprawdzimy sobie go na innej mapie. Aczkolwiek na takim nokaucie jest serio możliwość wygrania Willow. No ale niestety nie z takimi teammate'ami, jakich ja miałam. Kurde, za dymy, mam chęć zagrania za dymy, ale wydaje mi się, że no niestety Willow ma za mało życia, żeby po prostu na tym trybie w jakikolwiek sposób wytrwać, więc zagramy sobie zbiorę klejnotów i wydaje mi się, że tutaj ten zadymiarz akurat też na tej mapie całkiem dobrze się sprawdzi. Za chwilę się o tym przekonamy, tak więc oglądajcie akurat tą rozgrywkę, no i ocencie sami w skali od zera, od jednego, bo od zero to może każdy dać w sumie, dobra, co chcecie, od 0 do 10 albo od 1 do 10. Jak będziecie oceniali tą zadymiarę akurat na tej mapie, na zbiorach klejnotów, ja każdemu przypnę serducho. Okej, na razie idzie nam całkiem dobrze, tak? Bo mamy dosyć ciekawy skład też po poprzedniej drużynie, ale zobaczymy, zobaczymy. Jedyne, co to może być naprawdę denerwujący na mnie, w moim przypadku, ten Otis, ale powinni moi teammate'ci sobie z nim poradzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo niestety w tych poprzednich mapkach i gierkach, no to jakoś średnio wyglądało. Aczkolwiek, no widzę, że ten kurde ból, jak będzie sobie tak stał całą rundę, no to też będzie całkiem ciekawa rozgrywka. Dobra, ja teraz tym Otisem kontruję, widzieliście, co jest grane. Jak ja bym porobiła tego El Primo, to by było dosyć ciekawie. Niestety, zabrakło kilku sekund. Naprawdę, gdyby ten ult był trochę dłuższy, no to by było naprawdę ciekawie w niektórych momentach. Wyobraźcie sobie, że na przykład rzucam takiego ulta, gdzie ziomek na przykład ma 10 klejnotów i podchodzę sobie po swoich i on wtedy, mój ult się kończy, no i on niestety wtedy pada, bo moi teammate'ci go rozwalają. No coś pięknego, wydaje mi się, że serio na zbiorach klejnotów na niektórej mapie Willow naprawdę spoko będzie się sprawdzać i postaram się też ją na tym trybie wbijać i zarówno na tym, jak i na solo, ponieważ tam się dobrze sprawdza. Za chwilę zobaczymy, co moglibyśmy jeszcze dodatkowo zagrać. Sprawdźmy sobie na przykład za dymy. No niestety tutaj to sobie raczej Willow nie poradzę. Mam chęć zagrania za dymy pod koszem i mimo, że przegramy, jestem ciekawa, jak to po prostu będzie wyglądać, ale zanim jednak to nastąpi, bo to wydaje mi się, że będzie ciekawsze, zagramy sobie duo, moi drodzy, takie szybkie duo, mam nadzieję, że to będzie i po prostu uda się to wygrać, nie? Dobra, ten 8-bit, no dobra, leży na szczęście, bo już myślałam, że też mnie z daleka porobi. Dobra, tam kurczę, Rosa jest atakowana, znaczy w sensie mój teammate jest atakowany przez Rosę i proszę, gin, gościu, dobra, jest! Widzieliście ten mocny gadżet, widzowie? Naprawdę ten gadżet w niektórych momentach też będzie naprawdę mocny, bo wiecie, taki naraz 500 obrażeń, takie pium i ktoś leży, nie? No to będzie też naprawdę OP. Na przykład jak ktoś ma... Co jest grane? Gra się skończyła, Jesus, Dobra, jednak widzowie, to była serio szybka runda. Nawet się tego nie spodziewałam, były trzy drużyny, nagle stała się jedna. Dobrze, że nie zostało zero. Teraz na sam koniec zagramy sobie za dymę pod koszem i zobaczymy, jak nasza Willow sprawdzi się w tym zestawieniu. No nie, nie mówcie, że padamy. Dobra, ja tutaj postaram się przyciągnąć. Dobrze, nice, udało się to obronić, ale mało brakowało. Ja może wezmę sprawę w swoje ręce, bo wydaje mi się, że moi teammate'ci znowu jakoś tak średnio ogarniają, co tu się dzieje, albo są pod wrażeniem, że ja po prostu gram Willow, nie? Bo niektórzy mogą mieć
nadal zablokowanych albo jeszcze nie odblokowanych, a ja już nagle w pierwszy dzień nie dąż, bo że po kilku błędach, no i próbowałam tutaj niestety też bólem trafić, no ale niestety ten ult jest naprawdę mega krótki i nie da się czegoś takiego zrobić, żeby być naprawdę blisko. No ale mam nadzieję, że i tak uda nam się to wygrać. Pyk, ja ją tutaj, no dawaj tą szelkę, dobra, walisz tą szelkę i widzowie, idziemy pod kosza i uwaga, pyk, za 3 punkty łapa i tak jest, zostawiliście łapkę, no to się udało za 3 punkty, pięknie i koniec meczyku, to był naprawdę szybki meczyk. No i mam nadzieję, że też ten odcinek wam mega szybko minął mimo takiej długości, że wam się spodobał, zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał, ponieważ już niedługo na moim kanale będą mega ciekawe filmy i pojawi się też nowa gierka, tak więc kto będzie subskrybował, zostawił łapę, na pewno jej nie przegapi, a mogę wam powiedzieć, że to będzie gierka seryjna, więc będą z tego ciekawe serie. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!